Ty schodach, tak, żem ustała, cała zębokrusieńko. To mamusia na piechotę na 20. piętro szła? Przecież winda jest. Dziecko, gdzież cię będę na koszty naciągać? Przecież prąd drogi. Co tam u mamusi na wsi słychać? A, dziecko, co słychać? Chłopy jak siedziały pod sklepem, dalej siedzą, piwsko chlają. A wiesz co, blachę żeśmy ze chałupę przykryły. Tak? A coście z eternitem zrobili? A, eternit to ojciec w nocy wywiózł ciągnikiem do lasu i po kłopocie. Nie bałyście się? No trochę żeśmy się bały. Słuchaj, powiem ci, co moja, nasza sąsiadka ta Maciejowa, jakie miała kłopoty z Jantkiem. O matko, a jakie? Słuchaj, wybrała się na rynek, na jarmark do Klimontowa z jajkami. No i zachciało się jej tam coś po drodze. No i zboczyła z drogi, postawiła koszyk jajek na drodze. Jantek z góry jechał po to Starnobrzegu, nie? Aha. I wywalił te jaja. O, widzisz. No i co? Nie chciał zapłacić. I Maciejowa poszła do sądu. Tak? Tak. I w sądzie, sądzie pyta, Maciejowo, jak to było? No to ona mówi, wysoki sądzie, ledwo spódnicę do góry zadarłam, a Jantek już jaja wywalił. O matko, naprawdę tak było? Tak było, ale się już pogodziły. Słuchaj, córka, może byś ty przyjechała na wieś, bo mamy tyle jabłek, to bym ci zapakowała w bagażnik, to temu twojemu byś szarlotkę upiekła albo kompotu ugotowała. Mamusiu, ale my nie jemy jabłek. Tylko co wy jecie? Melony. A, mielone. Mielony to wczoraj staremu smażyłam. Słuchaj, dziecko, a to wy w domu nie gotujecie? Nie gotujemy, bo my chodzimy do hiszpańskiej restauracji, na sushi. I co tam jeszcze jecie? No sushi to są wodorosty, robaki, surowa ryba. O, ryż. Surowe ryby to nie jadłam. Ale powiem wam, że jak się papierówkę jadło, już prawie połowę zjadłam, patrzę, a tam sama dziura. Ale powiem wam, że ten robak to bez smaku jest. W tej papierówce. Oj, mamuś, to nie to. Ale powiem ci, że te Japończycy, taki mądry naród. Ten telewizor bez tych półdupków wynalazły, a ryby usmażyć nie umią. No tak, może masz i rację. Ale właściwie to w jakim celu mamusia przyjechała do mnie? No córka, no chciałam poznać tego twojego. Jak on ma na imię? No mamusiu, no on ma dwa imiona, Alan i Ambroży. O, a ojciec woła Al Capone, Al Capone. Słuchaj, a ile wy już jesteście ze sobą? No 2 lata. O, córka, to tam chyba posprawdzałaś wszystko, czy mu tam gra wszystko? No posprawdzałam. To czas by o ślubie pomyśleć. O mamuś, my tworzymy taki związek partnerski. Nie jaki? Będzie ślubu. Jaki? Partnerski. Ulo Boga, to jak knur i locha będzie da żyć? Dziecko, a tyś mi się tak poprawiła, ty się coś nie znacie? Tak, bo ja jestem w ciąży, będę miała synka. To już żeście wybrały imię? Tak, będzie miał na imię Credo. Jak? Credo! Ulo Boga, jak granulat nawozowy, żeś tak go nazwały. To nie można tak po naszemu, Jasiu czy Stasiu. To takie staroświeckie, mamusiu. Dziecko, no to chociaż krzciny będą. Zaprosimy pół wsi, niech zobaczą, jakie mamy bogactwo. Nie będzie krzcin, bo my należymy do innej wiary. Do jakiej wiary? Do wiary gejlatów. A wy tam w coś wierzycie? No, że po śmierci zamienimy się w mech. Ulo Boga świętego, a ojciec wczoraj temu utykał okna, to może jakie stryjenki były. Ale czym utykał? Mchem? No mchem. O Boże, ale to nie to, mamusiu, to nie to na myśli masz. Dziecko.
Ale ty wysoko mieszkasz, które to piętro? No mówiłam ci, że 20. To jak otworzysz okno, to można prosto do samolotu wsiadać. Nie otwiera się okna, mamusiu, bo my mamy klimę. Klimę? A, to te kostki do kibla. Ale patrz, u nas nie chłodzą. Nie. Dziecko, to myśmy cię wysłały do tej Warszawy, żebyś ty była damą. A ty jeszcze gorszym wieśniakiem się zrobiłaś. Tak, naprawdę. Tak. Dziękujemy.